Cześć, witajcie, tu Misiek. A to jest kolejny mój poradnik, ale tym razem, że pokażę wam pewien trik. Natomiast jak zrobić takie kolorowe foldery, jak tutaj mam. Według mnie bardziej mi się to podoba, są lepsze i bardziej rzucają się w oczy. Więc łatwiej nam je znaleźć. Na przykład wiem, że zielone to mam piosenki. To chyba jest różowe, to mam intra do gier. I to jest chyba pomarańczowy, jak się nie mylę. To kolory takie oczujemne, a jest późna godzina. Zwykle w tej godzinie śpię, więc mogę się już mylić. To jest gra indie po prostu. To jest, jak się nie mylę, chyba nie, to nie jest ten fantypian. No nie, sorki, żebym się pomylił. Dobra. A więc co musimy zrobić, żeby zrobić taki folder? Musimy pobrać. Dam wam link do tej strony, to jest download darmowej ikony z softic.pl. Pobieramy Rainbow Folders. Dajemy download. Zrobisko. Czekawka mnie łapie. Dało. Dajemy potem free download, ale mi się nie chce czekać. Bo ponieważ mam jeszcze pobrane, potem to. To chyba nawet to, tak? Tak. Potem tylko zamknij. Tutaj instalujemy, nawet mam instrukcję, co i jak, bla bla bla, więc nie muszę tego tłumaczyć. Tak, dajemy tylko next, next, next. Potem... O, tak, najpierw stworzę nowy folder, żeby jest, żeby wam pokazać, nie? Po sobie stworzę foldery, taki jak... Programy. Wrzucam do niego sobie kamerkę, sterowniki z kamerki. FPS Creatora. Wszystko. I takie tam też widzę. Oraz więcej miejsca. No i pokażę wam, jak to zrobić. Szukam tego mojego programiku. Jest Rainbow Folder. Wiem, że Rainbow to była Rainbow Dash z tego, nie? Ma jest telefonem, czyli rodziska. A więc dajmy programy. Wybieramy sobie, jaki kolor chcemy. Ja sobie tam taki. Tak, po kolor. Możemy oczywiście też odśwież. Chwilunią, coś nie chcę. Coś zrobiłem źle. Aha. Nie, nie wiem. A może przez nagranie nie chcę wyjść, ale wiem, że się da. Koloruj to zło mnie. Wstyd normalnie, że się o, widać, pokolorowało, a, no tak, bo tu nie ma jeszcze na Windows 7. Wszyscy to maksymalnie na Windows, ja mam 7, to mój czasami nie jest kompatybilny. 7, ale jak widać, działa. Miała bieda niekiedy ikonka wszystko przyjedzie, bo jest tylko na Windows 9. No, ma klasyczną 9, XP-ka i Wista. Ale ja sobie zmienię kolor, żeby nie było. Dam sobie... Ja lubię takie oczujemy. O! To będzie takie bardzo oczujemy. Czuję. Pokoloruj. Tak, tak. Odśwież. To się w końcu zrobi, zobaczycie. Maszuję. Teraz na pewno się zrobi. Tu mamy opcje, ale to jest nieważne. Tu mamy język. No. Rozszerzenie powłoki, nie wiem, czy to jest nawet systemy. Nie, a to jest nieważne, bo to chyba jakiś system sobie przywrócić normalne. A ja wolę takie, a więc ludziska. To by było w tym odcinku na tyle. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i fapkujcie. Dzięki za oglądanie. Cześć, czołem. I papaliska. Lajknijcie mojego face'a, jeśli chcecie. Misiek Gamers CV. Tam się możemy wymieniać pomysłami i tak dalej. Ja tam przeważnie siedzę, więc możecie walić śmiało, bo jestem tam praktycznie 24 na dobę. Na telefonie lub tablecie zwykle siedzę. Ale dobra, to na tyle. Papa ludziska.